Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzień dobry. Ostatnio wspominałam Wam o dwóch imprezach, w których będziemy brać udział. O wzlocie Marzanny w kopalni we Wrocławiu. To jest pierwsza impreza, a druga targi w nadarzenie w Warszawie. Dzisiaj właśnie jedziemy na pierwszą z tych imprez. Jedziemy pod Wrocław o godzinie 18:00, oficjalne otwarcie. Pokrótce pokażemy Wam krótką relację z tego miejsca i z tej imprezy. Zaczyna się dzisiaj, czyli w piątek. Kończy się w niedzielę, czyli taki weekendowy wypad. Dobry wieczór! Witamy wszystkich Państwa na drugiej edycji zlotu Marzanny na obiekcie Kopalnia Wrocław, przy którym jest kopalnia Camper Park. Bardzo się cieszymy, że współtworzymy to wydarzenie już po raz kolejny z polskim karawaningiem i z kampermajstrami. Witamy Was wszystkich. Mamy nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Moc atrakcji, która Was czeka, widzieliście już na programach i Damian wszystko zreferował przed chwilą. Życzymy Wam wszystkim świetnej zabawy i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie się zobaczymy. Kawałek. Zaczyna się już rozpalanie pochodni i morsowanie. Jeszcze oficjalnie morsowanie się nie zaczęło, widzę już pełno osób w wodzie. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo jest ciemno. Morsowanie w jeziorze, kąpiel w lodzie. Michał! Dyscyplejsza! 3, 2, start! No, ale zwolnione tempo. I dobra. Tomek, ale cię to ładnie idzie. Nie wiem, czy będzie słychać, bo jest dosyć głośno, ale tu jest akurat konkurencja w piciu piwa na czas. Dzień dobry, cześć, witajcie. Pokażę Wam sobotę od rana, jak to wszędzie tutaj wygląda. Tam stoją kamperki, tam jest parking, tam spaliśmy. Tutaj jest część z jedzeniem, z piciem. Tutaj w tym miejscu wczoraj była mini dyskoteka z DJ-em. Ja troszkę sobie potańczyłam. Marek postał i popatrzył. Tam są ogniska. Dosyć dużo wczoraj siedzieliśmy przy tym ognisku, było cieplutko. Tutaj są trzy banie. Wczoraj już tam nie wchodziliśmy, było pełno ludzi. Tutaj jest basen, w którym wczoraj był lód. Po morsowaniu można było wejść tutaj do basenu. Sauny. No i tutaj jeziorko. Jeziorko, czyli dawna żwirownia. Po wybraniu żwiru została tutaj dziura i właściciel tego terenu przekształcił to sobie właśnie w plażę. Łapią rybki. A to teraz zaczyna się właśnie konkurencja w łowieniu ryb, czyli nawet rybki tutaj są. Siedzą panowie i łowią ryby. O 8 rano chyba zaczynał się z drugiej strony jest druga. Ale pachnie ogniskiem jeszcze. No tam jak się przyjrzeć, tak, tylko tam jest ta spokojniejsza strona z lotu. Tak, bo wszystko tutaj się dzieje. Tu jest ta imprezownia. Idziemy tam? Tak. Chyba po drugiej stronie powinna stać druga osoba. Chodź, idziemy dalej. A tutaj strefa relaksu i chilloutu. Idziemy do tego ogniska. W zeszłym roku, jak rozpalono to ognisko, to tutaj okoliczni mieszkańcy zaczęli dzwonić na straż pożarną, że coś się dzieje, coś się pali, ale wcześniej już to było na straż pożarną zgłoszone. Zresztą ta straż pożarna dzisiaj też tutaj przyjedzie, będzie asekurować nas tutaj, żeby nic Powiem się nie wam, działo. Kurczę, kupa drzewa. Około 4 do 5 metrów drzewa. Tak, poukładane. Kurczę, jest to takie konkretne drzewo. Zobaczymy, jak to będzie. Tu pewnie będą rozpalać, tak, nie? Tak, dokładnie. No, jak jeszcze do tego, wiesz, dojdą te marzanny stworzone z różnego tworzywa przeróżnego, będzie się jarać na maksa. A tam, gdzie widzicie te baloty ze słomy, tam będzie później konkurencja z
strzelaniu z łuku. Konkurencja drwala, gdzie będzie cięcie drzewa, wbijanie gwoździa ciesielskiego i rąbanie drzewa. Marek nie chce iść, bo mówi, że tam będą tacy wielcy, silni faceci. Ja myślę, że ma iść chociaż tak dla zabawy. Nie no. A w ogóle podejdziemy gdzieś, gdzie jest plan i wam pokażemy, co jest w planach dzisiaj, co będzie. Tutaj jeszcze wam pokażę saunę. Można sobie nóżki opłukać i tutaj wejść do środka. Są dwie takie sauny. Jest to chyba mokra i sucha. Nie wiem, czy to jest... Podchodzę z tą kamerą, zaraz się okaże, jak ktoś jest w środku. Ale jest wyłączona. Tak. W tej chwili nie pali się w środku. Nie jest gorąca. Pokażę wam pokrótce plan. Tutaj jest dzień wczorajszy, piątek. To już mamy za sobą. Tutaj mamy kolejny dzień, sobota. Pokrótce. Tutaj dla mnie najważniejszy moment. Najwięcej jest właśnie w sobotę. Tutaj mamy dalszy ciąg tego, co będzie się działo w sobotę. Jak kogoś coś zainteresuje, to można zatrzymać, zrobić stopklatkę, przeczytać. I tutaj mamy już ostatni dzień. Dzień, w którym będziemy wyjeżdżać, niedziela. Zakończenie zlotu. I co? I szykowanie się na przyszły rok. Właściwie do takiej wioseczki, która była niezaplanowana i okazała się być strzałem w dziesiątkę. Wyobraźcie sobie, że tam w sadach granatów, w sadach pomarańczy czy cytryn można było zaparkować samochodem, rozłożyć. Samą zabawą sobie żyję. Teraz przyszliśmy sobie uszykować jakieś szybkie jedzonko i zaraz wracamy z powrotem. Za chwilę będzie ten trening na trampolinach. Chcą iść trening na, trampolinach. No, robimy sobie szybkie jedzonko i smykamy z powrotem. I dzisiaj mamy w planach morsowanie, tak? Mamy w planach morsowanie? I tak mi się wydaje. Dzisiaj mamy w planach morsowanie. Z tego, co wiem, co tutaj opowiadały nam osoby, które morsowały wczoraj, to można wejść do zimnej wody, do gorącej bani i tak naprzemiennie do zimnej wody i do ciepłej bani i to działa jako hartowanie. Także niczego nie obiecuję, ale spróbuję. A teraz zaczyna się akurat konkurs drwala. Tak. Tak, jest wbijanie gwoździa ciesielskiego, przecinanie beli, rzut belą i przerąbywanie takiego drewnianego kołka. Myślę, że zdążymy. Ale byliśmy dobra. Tak głodni, że już chcieliśmy przyjść uszykować sobie coś do jedzenia. Go! Lecz noga! Opa! Nie! A my też chcemy zabawki, baw się kwiachu, jest ciężko. Mega mi wieje w kamerę, ale chciałam wam pokazać, zobaczcie tutaj, Beneczek z nami stoi, a tu właściciel Beneczka. Hejka! Adriana została w tej chwili w jury, będzie oceniać Marzannę, a my przyszliśmy się cieplej ubrać, bo zrobiło się zimno. Tak, ubieramy się i idziemy z powrotem. Zmieniamy bluzę, kurtkę i lecimy z powrotem na trampolinę. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ekipa morsuje w tej chwili w wodzie, a tutaj w basenie jest już zasypane dużo lodu, zobaczcie. Zasypujemy się lodem, jak za ciepła woda. Morsy biegną tutaj do basenu z lodem. O godzinie
o godzinie 20 ma być spalony ten stos marzannami. Ja wam tylko pokażę, jak to jest przygotowane w tej chwili. One są tutaj wszystkie poukładane na tym stosie tego drzewa, które pokazywałam wam wcześniej. Ładnie słoneczko dzisiaj zachodziło, ładnie to wygląda. Tam dzieci skaczą na trampolina, a tu się zrobiło tak teraz kolorowo na tym stosie. Marek mówi, nagraj szybko, póki jeszcze nie dzieci do takiego pokazu jeszcze nie widzieliście. Teraz, dzionek. Idziemy teraz na trampolinę. O, nie chcę poskakać na trampolinie. Może wam tam coś pokażemy. Pogoda rano była fajna, a teraz jest lekko pochmurna. No dzisiaj ma niby być 7 stopni, ale zobaczymy. No ciepło nie jest. No jęczę Markowi non stop z tymi trampolinami. Tak mi się to spodobało. Taki tutaj przypadek i spontan, że akurat było to skakanie na trampolinach. Też poszłam zresztą widzieć w jeansach i w takich butach, jak akurat chodziłam. I dzisiaj też od rana mówię, chodź od rana, przejdziemy się tam. Jesteśmy tu ostatni dzień, tak mi się to spodobało. Fajna sprawa, tylko troszeczkę miejsca zajmuje. Ale idziemy troszeczkę pochodzić, obejdziemy sobie może to jeziorko dookoła i coś wam jeszcze z tego miejsca nagramy. Później zbieramy się i do domku. Zrobimy sobie mały spacerek. Ale ciepło nie jest, powiem ci szczerze. Ja ubiorę grubszą kurtkę. Dobra, ja też kurtkę ubiorę i lecimy. Idziemy. Przy wjeździe tutaj główną bramą. Tutaj po lewej stronie, mojej lewej stronie macie w tle toalety. Tutaj jest wejście i opłaty na parking bramki. My tutaj akurat na zlocie mamy bransoletki. Ale nie musimy się odbijać. Nikt tutaj tego nie pilnuje. Właśnie tak tutaj to wygląda, jakbyście byli w innym czasie. Jak już będzie sezon i będzie ciepełko. Tutaj ogólnie jest taki deptaczek w kierunku jeziora. Tutaj mieli być wystawcy, ale jakoś to tak średnio było zorganizowane, ale cudownie wyszło słoneczko. Jak słoneczko wyjdzie, jest pięknie. No, przydałyby się okulary, ale jest super. A jest ogólnie mega zimno, to nie tak, niech was nie zmyli to słońce, które świeci mi w twarz, bo jest zimno niesamowicie. Sprawa autorska. Bardzo dużo. A Jezus, muzyka, no dobra. Ja mam nadzieję, że ją przegadam, gadam. Nie słyszycie muzyki, nie słyszycie. Bardzo dużo jest ludzi z psami, naprawdę bardzo dużo. Ale ładna jawka. Ale wypieszczono. Piesek też cudowny. Można zawsze kupić. Motocykl. Jeden mamy i stoi. Zmieniliśmy motocykl na campervana i teraz zamiast jeździć motocyklem, to stoi ale w jednym na przyczepce. Cześć, no cześć. Na przyczepce i byliśmy w Maroko. Dzień dobry, Niuniu, cześć. Doszłam teraz do bani, fajnie widać, jak się para unosi, to ta woda się wręcz gotuje. A teraz w tej chwili jest loteria fantowa. Każdy na bransoletce dostał numerek wpisany długopisem i odbywa się tam właśnie loteria. Fajne fanty są do wygrania, a my idziemy na spacerek. Dzień dobry. Idziemy. Wiem, że tam nie przejdziemy, już tą drogą szliśmy wcześniej, ale chociaż pospacerujemy sobie w słoneczku. Dowiedzieliśmy się, że nie przejdziemy, bo tam są bramki, ale jedynie się odbijemy od bramek i pójdziemy z powrotem i obejdziemy z drugiej strony. Mamy trochę czasu, więc zrobimy sobie taką rundkę i spacerek. Fajnie, że świeci słoneczko. Tutaj dowiedziałem się od pewnego rybaka, że tutaj, gdzie te stanowiska, są normalnie pomosty. Tylko jest taki wielki poziom wody, że to wszystko jest pozalewane. I tutaj tych pomostów jest mnóstwo. Zobaczcie, następny pomost. Tak. No zobaczcie. Gdzieś około 30 cm woda się podniosła. No zobacz. To jak ten poziom jest mniejszy, bo tu są zalane te stanowiska, to jeziorko ogólnie musi być maleńkie.
Lejki, nie? Tak. I mówił nam, że się ciężko łowi. Nie wiem dlaczego, bo ja się rybołówstwem, nie łowieniem ryb nie zajmuję, ani nie interesuję, więc nie wiem jak to jest, ale tak to wygląda. Idziemy do tego kempingu na drugą stronę i zobaczymy co tam jest. Tam prawdopodobnie są prysznice. Tak dostaliśmy informację. No zobaczcie jaka czyściutka woda. Ale wiecie co? Takie pomosty są najlepsze. One są zawsze w powietrzu. Zawsze unoszą się na wodzie. I takie powinni właśnie tutaj pozakładać. Mieliby spokój. Dzisiaj naprawdę turbo zimno. Ale chciałam wam pokazać wczorajsze ognisko z marzannami. Na pewno pamiętacie. Popatrz. Jeszcze się tli. Teraz tak ziemniaczki w środek. Ktoś pewnie dołożył drzewo, podejrzewam. Chyba, że... Ale to sporo godzin się już pali. A dzisiaj to normalnie czuję, że mam nos marznięty. Całą noc, a jest godzina 11. Możecie sobie zobaczyć tutaj różne ceny, ale zwróćcie uwagę, jak jest cieplutko. Stara tablica. Temperaturę wody zmazali, ale temperaturę powietrza zostawili. A tu macie ceny. Jakby kto chciał przyjechać sobie. Normalnie jest mroźny wiatr, ale coś wam chcę pokazać. Przyszliśmy na wyspę. Tu jest wyspa. Zobaczcie. Cenna uwaga. Tutaj można z pieskami, fajnie. Psie tak kąpiele. Wygląda ta wysepka. Są grille, nie ma ławeczek, ale wydaje mi się, że to jest tylko tymczasowe, tak, że nie ma tych ławeczek, skoro są grille, to pewnie ławeczki są z jakiegoś powodu zdemontowane albo dopiero będą zakładane. O, popatrzcie. Fajnie to jest przycielone. Drzewka są takie jeszcze małe, widać, że niedawno wsadzone. I grille, fajnie. I tutaj można z pieseczkami. Super. Jest tak turbo zimno. Dzisiaj to już naprawdę aż przykładam kamerę już z ręki do ręki, bo mi marznie. A my idziemy teraz na tamtą część z kamperami. Jeszcze tam nie byliśmy. Chcemy tutaj natankować wodę. Tu zrzut szarej. I też kasety można tutaj zrzucać. Z tej strony. U nas tylko jest kasety. Jest taki malutki placyk. I tak to wygląda. To ma teraz jeszcze okazję. A jeżeli nie, to bawimy się oczywiście. 12:30 zgodnie z planem. Ekipę. Adriana, pokaż się, nie chowaj się jak zwykle w tej łazience. Janka, wejdź z łazienki, żegnamy się. Ja mam za krótki łańcuch. Nie widać cię, wejdź w słońce. Pokaż jak na parkingu już wypustoszało. A stary poszedł. No dobra, wychodzę w kapciach. Pogoda się zrobiła przepiękna. Na parkingu zrobiło się już puściutko. Zobaczcie. Zostało tylko parę kamperków. Ale pogoda sztos teraz. I polecamy taką imprezkę. Każdemu na drugi rok. Właśnie, do zobaczenia za rok. Dokładnie. W tym miejscu. Normalnie tak teraz wyjeżdżając skojarzyły mi się czasy jak jeździliśmy na dyskoteki i zamykaliśmy zawsze imprezy. Tak tutaj teraz normalnie jest pusty parking, wyjeżdżamy stąd jako ostatni. Ciężko się nam rozjechać i czekamy praktycznie do ostatniego vana. Także koniec imprezy. Na razie, pa.